Polskie Radio Orzesz Cześć i czołem, e, nazywam się Sebastian Zajkowski Dzisiaj rozmawiamy o tym, co łączy Islandię, Mazury e, i, i fotomodeling e, Tak w, w, w głównej mierze e, A takim głównym mianownikiem jest mój dzisiejszy gość, czyli Gosia e, cześć, cześć Gosiu e, przestaw się, Przedstaw się, powiedz co robisz, kim jesteś Nazywam się Gosia, pochodzę z Ełku i aktualnie mieszkam na Islandii. Na Islandii czy w Islandii? Chyba na Islandii. Jedno i drugie jest poprawne. Tak mi się wydaje. <laughs> Dobra, super. Ja ciebie w gruncie rzeczy zaprosiłem z tego względu, że rozmawiamy sobie właśnie w tym studio w, przez kilka takich rozmów, w takiej miniserii na temat różnych pasji, a ty moim zdaniem i myślę, że zdaniem wielu innych osób, twoich znajomych chociażby, chociaż myślę, że ten, kto spojrzy na twój Instagram będzie wiedział już wszystko o tobie, mhm. a raczej o twojej artystycznej części i o tym artystycznym duchu. I o tym chciałbym z tobą porozmawiać, chciałbym por Rozmawiać o takich początkach, bo to nie zawsze wyglądało tak jak teraz. Ten fotomodeling, on chyba wyglądał troszeczkę inaczej. Twoje, twoja zajawka muzyką też wyglądała chyba troszeczkę inaczej na początku. Ale powiedz mi, czy ta kreatywność, zanim przejdziemy faktycznie do jakichś takich podstaw, czy ta kreatywność, czy taki zapał em, artystyczny, czy on funkcjonował od najmłodszych lat? A w zasadzie. Jak byłam małą dziewczynką, to niczego się nie bałam i zawsze chciałam spróbować wszystkiego, jak tylko właśnie ta pasja do muzyki e, zaczęła się od tego, że pamiętam, mama mi mówiła, że zobaczyłam jakiś występ w TVP, e, gdzie orkiestra symfoniczna grała na jakimś koncercie i w sumie zapytałam, czy mnie nie zapiszą do szkoły muzycznej, bo podobają mi się skrzypce. No, a że akurat na egzaminie udało mi się uzyskać tę maksymalną ilość punktów, to się okazało, że mam słuch muzyczny i rzeczywiście mogę to robić. Okej, okay, czyli to jednak jest od najmłodszych lat i to w gruncie rzeczy wyszło takim trochę przypadkiem, trochę nie przypadkiem. To zamiłowanie było, przyrodziło się później w edukację. Ja wiem, że ty y, chyba tak edukacyjnie nie, nie kontynuujesz tej drogi muzycznej. Czy jednak kontynuujesz gdzieś tam na Islandii teraz? Myślę, że robię to bardziej dla siebie. Mhm. Chciałabym się edukować y, 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 przez internet. Już może nie w szkole, chociaż myślę o studiach z realizacji takiej dźwiękowej, mm -hmm. czyli jak to tam się zwie. Okay. Okay. <laughs> Także Fajnie. bardziej myślę o elektronice niż, niż o skrzypcach, ale skrzypce na pewno nauczyły mnie e, takiej podstawy muzyki. E, okay, bo, czyli... bo jakby nie patrzeć, jest to jeden z najtrudniejszych instrumentów. Mm -hmm. Czyli miały w gruncie rzeczy taki wielki wpływ na kształtowanie tego jak teraz patrzysz na muzykę. O zdecydowanie, okay. zdecydowanie. Super, jakby fajnie, że ta historia zaczęła się w ten sposób, chociaż ja pamiętam to jest dla mnie odległa historia, ale ja pamiętam, że ty, jakby twoje poczucie estetyki, które wiąże się bardzo często z tym podejściem kreatywnym do życia, przekuwa się w takich bardzo takich prozaicznych momentach życia. Pamiętam jak byłem na twoich urodzinach, bo my się znamy przez wspólnych naszych znajomych. E, dokładnie chyba przez Krysię bodajże. Dokładnie. Tak mi się wydaje, że przez Krysię. E, e, I pamiętam, że zostałem też w związku z tym, że się poznaliśmy gdzieś tam ze sobą, bywaliśmy w jakimś otoczeniu e, po trosze, zostałem zaproszony na twoje urodziny i pamiętam, że to było jak scenografia po prostu z filmu. Ja wiem, że to jest trochę inny, trochę inny zakres, nie muzyka, może w sumie fotomodel pod fotomodeling moglibyśmy to podciągnąć, ale pamiętam, że to było po prostu jak taka scenografia z amerykańskiego filmu. I masz więcej przykładów, gdzie ta, te Poczucie estetyki i poczucie stylu, gdzie ono wiąże się dalej z twoją prozą życia, a przechodzi też w te pasje i powiązanie zawodowe poniekąd. Bo tak mm -hmm. myślę, że fotomodeling już możemy poniekąd nazwać takim kierunkiem zawodowym u ciebie, czy nie? Czy to nadal przygoda taka niepewna? Generalnie fotomodeling nauczył mnie y, oswojenia się z aparatem, mm -hmm. y, z obiektywem. No, i dzięki temu jakby otwiera mi to drogę do, nie wiem, jakbym chciała być aktorką, czy modelką, czy piosenkarką, generalnie pracować ze swoim wizerunkiem, to jakby coraz bardziej się z tym oswajam i czuję, że coraz pewniej się czuję przed, przed obiektywem, nie. No powiem ci szczerze, na pewno w opisie tego filmu będą, e, będą linki do, do twojego Instagrama, żeby e, ten, kto chce zobaczyć e, to, jak radzisz sobie przed tym obiektywem, żeby miał taką możliwość. E, powiem ci, że radzisz sobie bardzo dobrze, więc to oswojenie A, chyba dziękuję. nastąpiło bardzo szybko. E, ale właśnie, to jeżeli już jesteśmy przy tym, e, przy tym temacie, troszeczkę wiem, jak to się działo wszystko przed fotomodelingiem, e, przed Instagramem, bo na tej platformie głównie działasz. E, mhm. Publikujesz właśnie te całe treści, które są, które są w związku z tobą wykonywane, to chciałem podpytać, bo tu już sobie zaznaczyłem kilka fajnych takich tematów, mianowicie o taki typowy początek, bo jednak mimo że teraz to są dość profesjonalne sesje, prawda? Miałeś sesję z fotografami, ja sobie gdzieś wynotowałem w głowie, że chyba w 2019 była taka pierwsza sesja profesjonalna, czy nie? Czy wcześniej? Mogę sprawdzić. To jak chcesz, to, to powoli sobie tam dopatrz. Ja pamiętam coś mi stuknęło w głowie, że prześledziłem Twojego Instagrama, i to była jakaś data 2019 rok, bodajże sierpień albo lipiec, a może i nawet i maj, już nie pamiętam dokładnie. Mimo tego zaczynałaś zupełnie inaczej bo no ja pamiętam, że ty skupiłaś się na Instagramie bardzo pod względem estetycznym, co może dla niektórych ludzi może no nie być czymś bardzo ważnym i nie mieć wpływu, jednakże to przechodzi później na zasięgi i inne tego typu rzeczy mm -hmm. związane właśnie z social mediami. I pamiętam, że robiłaś sesję dużo wcześniej niż, niż, robiłaś te, niż robisz te profesjonalne, niż je zaczęłaś. I opowiedz coś może o tym, bo ty planowałaś ten fit, czyli ten wystrój całego Instagrama, czy jak to wyglądało? Bo pamiętam, że miałaś i wtedy zajawkę miałaś na bodajże second handy połączone mhm. stylizacja, zdjęcie, Instagram. Tak. Jak już wspomnieliśmy o Krysi, to Krysia była moim pierwszym prywatnym fotografem. Mm. Jako że przyjaźni, przyjaźniłyśmy się w tym czasie, dalej się przyjaźnimy. Łaziłyśmy po prostu po mieście i robiłyśmy sobie zdjęcia. Okay. I, I tak to się wszystko zaczęło w zasadzie bardzo spontanicznie i bardzo przypadkowo. E, ze względu na to, właśnie, że prostowałam moje włosy przez długi czas. Uh -huh. e, potem, jak je ścięłam, to ludzie zaczęli zauważać, że wow, te włosy naprawdę są wyjątkowe, nie? Oj, są. So. Ja e, tak e, podpytam, czy nie byłaś z nimi pogodzona, dlatego je prostowałaś? Czy dlaczego? Um, nie wiedziałam w zasadzie, jak mam je ogarnąć, że tak powiem. Okej, okay, czyli trochę dla wygody. Yy, tak, zdecydowanie. W sensie, podobał mi się mój wygląd z prostymi uh -huh. włosami, bo po prostu skręconymi nie wiedziałam, co mam z nimi zrobić. Uh -huh. Moja mama miała identyczne włosy w dzieciństwie i jedyne co jej mama robiła, to zaplatała warkoczyki. Uh -huh. czesała i zaplatała warkoczyki, czego w ogóle nie powinno się robić. Ja nie wiedziałam, a byłem pół roku na fryzjerstwie. Dobra, to ja też zdobędę jakąś wiedzę na temat Twoich włosów, które, tak jak sama mówiłaś, są bardzo charakterystyczne, przy okazji są bardzo piękne. Czy proste, czy kręcone, to naprawdę nie ma znaczenia. Co na Instagramie też Twoim widać, bo masz kilka fatek takich, kilka takich. Tak, tak. Ale przypomniała mi się pewna sytuacja, nie będę wymieniał imion i nazwisk. Kiedyś chyba nawet o tym rozmawialiśmy. A propos Twojej rozpoznawalności chociażby Wełku, tak bardzo lokalnie, dzięki, dzięki Twoim włosom. Mhm. I Pamiętam, jak była taka taka sytuacja, gdy pewien fotografełski e, wypisywał chyba d, na swoim story czy coś takiego, że szuka e, dziewczyny, która ma e, takie blond afro i widział ją no gdzieś tam no, no, i gdzieś tam. No, no. no więc twoje włosy są bardzo rozpoznawalne. <gry> Tak, nawet na Islandii. Nawet na Islandii, ale e, powiem ci, e, kilka fotek no, co do Islandii też przejdziemy, ale kilka fotek jest naprawdę cudownych. I twoje włosy, twoja karnacja grają tam główną rolę, a przynajmniej nadają takiego pewnego pięknego kontrastu. Mhm. Ale dobra, czyli Instagram to był bardzo taki spontaniczny początek bardzo powiązany z przypadkiem e, to się toczyło samo z siebie czyli tam nie było większego planu. Mm. Raczej nie, raczej nie wrzucałam dużo takich swoich zdjęć zaplanowanych, jakby. To było raczej bardziej takie spontaniczne, tak jak i wszyscy ludzie postują. Tu jakieś jedzenie, tu jakiś ciekawy budynek, ale zdecydowanie mhm. ludziom najbardziej się podobały te fity i, i, i jakieś takie zorganizowane, bardziej yy, sesje. Czyli sama potwierdzasz, że to ma znaczenie, tak. Jednak. No, Zdecydowanie. Okay. Zdecydowanie e, bardzo. No, wiem, że teraz Twój Instagram wygląda zupełnie inaczej. On jest teraz przelany tą, tą sesją profesjonalną w gruncie rzeczy. Chociaż czasem coś nadal postujesz tak od siebie, e, bo ty ogółem mhm. bardzo się tam udzielasz, co mi się mega mega podoba. E, to jest bardzo fajne. E, ale właśnie co do tej pierwszej sesji profesjonalnej, o której już e, wspomniałem, e, niekoniecznie musisz szukać daty, jeżeli nie pamiętasz, to. to wiesz. to był 29 no to maje dokładnie. Wiedziałem, że to był maj. Był na końcu tej listy <laughs> miesięcy, ale wiedziałem, że to był on. E, tak mi się coś właśnie przypominało. Może opowiesz coś o tej sesji, bo to był chyba taki mm, przełom zarazem, prawda? No, pierwsza sesja bardziej profesjonalna, więc to mm -hmm. co musiało coś chyba spowodować. E, jakiś dalszy ciąg wydarzeń. To miało miejsce mm, dosłownie parę tygodni po tym, jak się wyprowadziłem na Islandię. Nie pamiętam już, jak poznałam tego fotografa, ale najpewniej napisał do mnie na Instagramie, lub zwyczajnie spotkał mnie na ulicy. Fotografowie często spotykali mnie na siłowni, mhm. gdzieś w barze, po prostu podchodzili, pytali, czy nie chciałabym się wybrać na sesję. No i podobnie było Super. i w tym przypadku i kurczę bardzo mi się spodobało to jest nadal jedna z moich ulubionych sesji. E, op, przypomnisz co to była za sesja? E, jakie tam zdjęcia mniej więcej były co było za, za zdjęcie e, na tej sesji? Które ty zapostowałaś? To było robione w studio y, na białym tle. Mhm. Y, jedno ze zdjęć mam te na drabinie takie. O matko cudowne. No. Tak. A, a dwa pozostałe to takie w czarnym kombinezonie, też Aha. właśnie na białym tle. Super, ale to była, no. to jest w ogóle jedna z takich piękniejszych sesji. Mówię o tym zdjęciu na drabinie, w sensie dla mnie ono przykuło taką mm -hmm. wielką uwagę, bo jest naprawdę bardzo piękne. Mnie e, też się podoba. Taka trochę Alicja z Krainy Czarów, no nie? Tak ty <grym> sobie na tej drabinie, tak na środku e, leżysz, co jest naprawdę bardzo, e, bardzo fajnie wygląda. E, Okej, okay, czyli to było jednak pierwsza sesja, bo mi się wydawało, e, miałem w głowie co innego. E, tu muszę ci powiedzieć, że miałem w głowie co innego. Myślałem konkretnie, chociaż nie byłem pewien, czy to była sesja. Pamiętasz, próbowaliśmy się kiedyś złapać w Warszawie. Ja pojechałem wtedy do Warszawy do pracy bodajże na weekend, a ty miałaś jakieś wstawiałaś coś na Instagrama wtedy ze zwierzętami, jakieś pająki, coś tam, coś tam? Tak, było coś takiego to wydawało mi się, że to był taki... Ale w twojej głowie, jak widać, nie zapadło to jako pierwsza sesja. Myślałem, że to zaczęło się jeszcze w Polsce. Ale dobra. To było już w Polsce. W sensie jeszcze w no. Polsce, jak jeszcze chodziłam mhm. do liceum. Rzeczywiście. Tylko prawdopodobnie zarchiwizowałam po prostu to zdjęcie. No, tego nie ma. Nie ma nigdzie tego. Dlatego no, mi się też tak... No, miałam sesję tu z pękami, wężami. To było generalnie w ramach projektu szkolnego. Twojego czy czyjegoś? Szkoła w nie, w Warszawie. Mhm. Fotograficzne. Okej. Okay. Jak mhm. pracowało się w takich warunkach z takimi zwierzakami? Zwieża ze zwierzakami było super, od razu się polubiliśmy, tak? ale e, jakby obecność tylu e, fotografów, w sensie mhm. uczniów, e, trochę mnie rozproszyła i no trochę nie zgadzała nam się jednak koncepcja na, na te zdjęcia. Okej. Okay. Czyli, e, czyli tak, trochę gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść, ale ze zwierzakami mm -hmm. było spoko. Tak, e, przypominam, Gosia mówi, że było spoko ze zwierzakami, ale ona pracowała z jakimi zwierzakami? Mm, pajączki takie większych pajączki rozmiarów. Pajączki takie większych <głos> rozmiarów. <głos> Coś takiego <noise> okej. Okay. Czyli nie ma nie, nie ma w tobie żadnego takiego strachu, nie. jeżeli chodzi o sesję. Ale myślisz, że to przerodziłoby się na przykład w sesję w innych warunkach? W sensie, gdyby coś było bardziej wymagającego, byłaby jakaś sesja, która wymagałaby jakiegoś poświęcenia od ciebie. Czy ten strach, na przykład przełamanie tego strachu przed tymi zwierzętami, równie dobrze mógłby być strachem przed czym innym i też by był przełamany równie łatwo? Jak o tym wspominasz, to yy, przypomina mi się top model i te wszystkie wyzwania z tego programu. Bo zawsze wyobrażałam siebie w tym programie, mhm. jak ja bym sobie poradziła z tymi wszystkimi wyzwaniami. I szczerze mówiąc, starałabym się nie robić z siebie beksy. Mm -hmm, okay. Czyli jednak... Jak już mam szansę na coś, to się postaram. Nie? Jasne. Czyli jednak dumna kobieta, która, jeżeli ma wyzwanie, to jej po prostu pokona dla, <grym> dla samej idei i spełnienia celu. Spoko. Tak Ale jest. to jest bardzo ważne, bo to ułatwia tak naprawdę realizację projektów i ich pewne zdobywanie. Poszerzanie horyzontów. Poszerzanie horyzontów, no, to jest bardzo ważne i to jest świetne podejście. Mm -hmm. Czy w Polsce, ja jeszcze zanim przejdziemy na, do tego tematu islandzkiego, to, to podpytam jeszcze od Pols, o Polskę. Czy u nas w kraju było trochę więcej jakichś takich akcji artystycznych z tobą, mm. czy, czy to była jedyna taka akcja w gruncie rzeczy z tymi pająkami? Mm. Myślę, że jakbym mieszkała w Polsce, to miałabym tych sesji tutaj zdecydowanie więcej. No, teraz jestem ograniczona tylko do tych spontanicznych przyjazdów tutaj raz na pół roku. Więc czasami się umawiam na te sesje w, w tym krótkim terminie. Mm -hmm. um, na przykład za parę dni mam nagrywanie teledysku w, w okolicach Krakowa. O no, proszę, no. opowiedz coś o tym więcej, <grym> chyba że nie możesz. O, nie wiem, czy mogę. Aha, okej, okay, czyli nie do końca będziemy zdradzać. To ale może... linki n... się pojawią, na pewno. Okej, okay, to nie. może obejdźmy to, postarajmy się to trochę obejść. Nie opowiadaj co z kim i dlaczego, ale opowiedz może, kto jest jakiś popularny bardziej, klip muzyczny będzie? Czy tak ci się wydaje, jakiś artysta niszowy bardziej, czy alternatywny, czy, czy jednak ktoś bardziej popularny? Napisał do mnie kolega z Instagrama którego z nami jest Instagram. Okay. Nigdy nie widzieliśmy się na żywo, ale wysłał mi kawałek i będzie to agresywny rap. Nie Uuu. wiem, czy się odnajdę w takim stylu, ale zobaczymy. Mówiłaś, że jak wyzwania, to tylko takie, które pokonujesz. Ale rzeczywiście. A więc odnajdziesz się na 100%. Super, ale to fajnie. Czyli w Polsce jednak nadal się coś dzieje. Co prawda bardziej sporadycznie, mm -hmm. troszeczkę inaczej niż, niż mogłoby się to rozwijać, gdybyś była na miejscu, ale jednak cały czas jesteś, jesteś w takim trybie działania, więc to jest tak. naprawdę super. Jestem ciekaw w gruncie rzeczy, bo powiem ci, że ta polska. Twoja część tej treści Instagramowej ma naprawdę wielką konkurencję z Islandii, do której za chwilę przejdziemy, no bo tam po prostu robisz świetną robotę. Będzie, jedna, będzie jeden punkt, też o wyzwania, o które będę chciał ciebie, ciebie zapytać, ale zanim do tego. No, jednak, nadal akurat wspólnym mianownikiem Polski i Islandii, oprócz tego, że jesteś ty i tego fotomodelingu, to jest Twój Instagram. O to chciałbym podpytać, bo ty tam naprawdę bardzo, bardzo prężnie działasz w gruncie rzeczy. Postujesz różne rzeczy. Oczywiście, oprócz takich postów zdjęciowych, jako, jako samego feedu na, na Twój Instagram, są też stories, które udostępniasz. I to tam wrócę trochę do śpiewu. Bardzo często śpiewasz, pięknie śpiewasz. Jeżeli będzie możliwość, to, to postaramy się to, to załatwić też takie śpiewanko, może jak będziesz chciała dzisiaj, mhm. jeżeli się uda faktycznie. E, aczkolwiek e, jak to jest? Bo to jest trochę tak, że tam masz na Instagramie ile? Ponad. 1000? 1500, 1000, no właśnie, Obserwując. ponad 1000, 1500 obserwujących. Co jest niby, wiesz, patrząc na inne, na inne konta, gdzie zawsze sobie influencerów wyobrażamy o milion, milion lajków, czy milion followersów, coś takiego no nie, ale to jest nadal bardzo wielka, wielka liczba osób, no nie? I to mhm. są osoby, które widzą Ciebie i oceniają ciebie, jak ty do tego podchodzisz, gdy na przykład nagrywasz siebie, a robisz to cudownie, bo czasem siedzisz w szlafroku, <laughs> czasem. Czasem siedzisz na, na jakiejś, nie wiem, inscenizacji z gitarą i grasz. Jak ty do tego podchodzisz? Jak to odbierasz? Znaczy, tutaj ciężko jest mi to rozgraniczyć, bo z początku ten Instagram miał tyle obserwujących, co moich znajomych w szkole uh -huh. tak naprawdę i ludzie z mojego otoczenia. A gdy zaczęłam postować właśnie posty związane z modelingiem, tych obserwujących zaczęło być więcej i więcej i sama się zastanawiałam czy powinnam może przejść na jakiś taki oficjalny ton, przestać postować memy i e, jakieś durne rzeczy, tylko właśnie pomyśleć o tym jako moje przyszłe źródło zarobku na przykład i Aha. takiej promocji siebie. E, ale jeśli chodzi o takie śpiewanie spontaniczne to Kiedykolwiek tak naprawdę. Uh -huh. kiedy, kiedy najdzie mnie wena. Czyli w gruncie rzeczy nadal to jest miejsce dla ciebie po prostu. Tak, bardziej takie, myślę, prywatne niż publiczne. A prywatne z 1500 znajomymi. <grym> to tak samo wyszło. <grym> to się tak samo wyszło. Ok, <grym> jasne. A nadal liczba rośnie? Czy obserwujesz to jakoś, czy nie? Czy się nie skupiasz na tym w ogóle? Znaczy, jeśli chodzi o statystyki, to zauważyłam, że właśnie kiedy postowałam e, z, z Krysią te pseudosesje, mm -hmm. e, to zdecydowanie jakby w szybszym tempie zdobywałam tych obserwujących, mm -hmm. bo posty pojawiały się mniej więcej co dwa dni, czasami codziennie. A w tym momencie no mój ostatni post jest chyba z połowy grudnia. Okay. <laughs> Więc e, jakby stawiam na jakość nie na ilość, o tak uh -huh. powiem. Okay. Bo też nie mam ze sobą takiego fotografa cudownego, uh -huh. <gry> który by tylko za mną chodził i robił <gry> zdjęcia. Jak już się umawiam na sesję, to, to mam zdjęcia, ale to będą może dwa zdjęcia, czasami nie ma żadnego zdjęcia z sesji. Zdarzyły się takie sesje, gdzie nie było żadnego zdjęcia? Tak, w sensie nie podobały mi się zdjęcia. Często fotografowie. W sensie to ja nie dostaję za to pieniędzy, ani mhm. fotograf nie dostaje ode mnie pieniędzy za sesję, mhm. więc jakby to wszystko jest takie umowne i no często na tym tracę, nie ukrywam, mhm. bo y, gdy fotograf jest nieprofesjonalny, y, nie postara się, y, żeby mnie usatysfakcjonować, to na przykład nie powie mi, że ej, na tym, y, tutaj musisz rękę inaczej ustawić, mhm. albo zmień y, mimikę twarzy. Mhm. Nie powiedzą ci czegoś takiego no. i potem oglądasz te zdjęcia i każde jest beznadziejne, każde ci się nie podoba. Okej, okay, czyli wy nadal działacie na takiej e, stopie barteru, umownej. powiedzmy, umownej mhm. barteru takiego: ja mam zdjęcie, ty masz swoją pracę i tak, portfolio, prawda? Dokładnie. Ale zarazem i ty rozbudowujesz swoje portfolio, a to jest bardzo fajna współpraca, ponieważ tylko, tak jak mówisz, ma pewne. Ma pewne minusy, czyli ta, ten profesjonalizm, który zawsze mógłby być trochę inny, mimo że czuję, że jedna no. i druga strona pewnie daje dużo od siebie, ale czasem faktycznie wystarczyłaby jedna wskazówka, żeby było lepiej. Dokładnie, do dokładnie. Zwłaszcza, jeżeli taki wysiłek się yy, władowało w nie wiem, układanie włosów. Robienie makijażu, ciuchy, przecież to, mhm. to wszystko ja ogarniam, a mhm. jakby nie patrzeć, fotograf przychodzi i robi cyk, cyk, mhm. co nie? No tak. A miałam taką sytuację, w której dziewczyna określiła, że ja przyszłam na sesję, postałam chwilę, a teraz oczekuję nie wiadomo czego. U. Także jak widać, może to działać w obie strony. Okej, okay, czyli może działać w obie strony, jednak nie wiedziałem, że to ty ogarniasz całą, jakby wiesz, tw wierzch, twoją wizję. Twój wizerunek na tych zdjęciach. Myślałem, że to są takie bardziej umowne, jakby umówione sesje, powiedzmy, ktoś ma jakąś koncepcję i się z nią, nią z tobą dzieli i załatwia mhm. wszystko, ale nie wiedziałem, że to działa tak, że, że to ty robisz też sporą część roboty tych sesji. Najczęściej dyskutujemy między sobą jak to ma wyglądać. Czyli to wszystko się klaruje, jak już ta wizja jednak zostanie gdzieś przedstawiona z jednej Dokładnie. strony chociażby i później Dokładnie. jest kontr... Bardzo kontr elastycznie. Wizja. Bardzo mhm. elastycznie wszystko działa okej, okay, ale to super. E, czyli e, no, Instagram tu rozwój jest, ale trochę inaczej niż był wcześniej. Chociaż super jakby, że jakość, a nie ilość, bo ta jakość jest powalająca. E, ale no właśnie, bo już zaczęliśmy trochę o tej Islandii. E, przyprowadziłaś się na Islandię. Opowiadaj co, jak i dlaczego. Um, kiedy napisałam maturę w 2019 roku, w maju, postanowiłam właśnie wylecieć za granicę i odłożyć sobie parę groszy. Mhm. Um, moją jedyną tak naprawdę opcją była Islandia ze względu na to, że mieszkała tam moja siostra. Już. Więc nie musiałam się martwić o jakieś pieniądze na start, jako że moich rodziców y, nie bardzo było stać na to, żeby w taki sposób mnie zabezpieczyć. Więc jestem za to bardzo wdzięczna, mojej siostrze. E, no i jak tak już wystartowałam, to ruszyłam i od tamtej pory już tak naprawdę jestem, można powiedzieć, na swoim. Um, um, miałam siedem. Siedem, osiem różnych prac w ciągu roku. <grafię> Także były wzloty i upadki, były miesiące bez, bez pracy kompletnie. No. Pracowałam tu na 20%, tu na 30%, tu na 50%, te etaty jakoś tam się miksowały. No a na koniec COVID, no. Ale na szczęście udało mi się tam przepracować na tyle, żeby uzyskać zasiłek i jakoś tam się utrzymać. Mhm. No i zaczekać na to, aż to się wszystko uspokoi. No, życzę ci tego, żeby jak najszybciej się tu uspokoiło. Bo kilka Twoich prac pamiętam, i w związku z tą Islandią super było to, że miałaś na przykład świetne widoki, gdy szłaś do pracy. Bo o samej Oj, pracy tak. nie do końca wiem, ale to <laughs> były tak cudowne widoki: jakieś góry, wschody, zachody słońca, które były po prostu przecudowne. Oj, tak. O, oh, matka, można się wyjątkowa. tylko zachwycać. No, Islandia wyjątkowa, ale właśnie a propos Islandii i twojej siostry. Wiem, że to też wiem z Twojego Instagrama, cała wiedza jest z twojego Instagrama praktycznie. Że wy tam naprawdę bardzo fajnie korzystacie z jakby warunków właśnie takich naturalnych całej Islandii, i tego, jak ona wygląda, mm -hmm. co się na niej znajduje. Bo gdzieś widziałem nawet kiedyś, że wy na przykład w nocy jeździcie poza miasto do gorących źródeł gdzieś takich. Na dziko położonych i po prostu spędzacie tam wieczór, patrząc na gwiazdy. To jest cudowne. No, trzeba się trochę zorganizować. Jeżeli się nie ma samochodu, to fajniej jest właśnie złożyć się ekipą na paliwo i właśnie na wynajem auta i sobie gdzieś pofrunąć. Okej. Okay. Ale, to o matko, cudownie jakby tak poleżeć, popatrzeć. Widziałeś no. zorze czy nie? W tym roku widziałam, ona się pojawia jak są przymrozki pierwsze. To tak, tak okolice, październik, listopad mniej więcej. To wtedy była taka bardziej aktywna, o. ale w styczniu, pod koniec stycznia, początek lutego to już będzie wow. O, no, tylko mam nadzieję, że to też <laughs> kiedyś zobaczę. E tak, okej, okay. Islandia i ten wstęp w ogóle świetnie korzystasz z tego czasu. Na Islandii cieszę się, że udało ci się osiągnąć ten zasiłek, czyli spokojnie przetrwać ten czas covidowy. Mimo tego no, tych, tych prac też miałeś dużo, ale to łączyłaś też z różnymi sesjami i różnymi no tak naprawdę wyzwaniami i prócz tego, gdy przejdziemy do, do takich um, tematu ogólnego sesji, um, bo jest kilka fajnych, które chciałbym um, jedno, jedno zdjęcie, które chciałbym z tobą mówić, bo jest po prostu przecudowne, mm -hmm. um, o tyle chciałbym podpytać o jedno bardzo, ale to bardzo myślę, wielkie wyzwanie, które było przed tobą. Mm, na kurczę. Twoim Instagramie wisi też zdjęcie z e, sesji, na której nie masz e, ubrań. <noise> jest no, bardzo piękne, estetyczne, w, w warunkach przyrody też bardzo piękne, chociaż ono jest czarno-białe, prawda? Mm -hmm. Ono jest czarno-białe. Ty w ogóle stoisz w takich grubych rękawicach zimowych. No, Twoje włosy to oczywiście, jak zawsze, wszystko pięknie tam wygląda. Czy to było straszniejsze wyzwanie? Chociaż wiem, że powiedziałaś dla sesji, jeżeli jest to moment, w którym ty osiągniesz pewien progres, to czemu by nie, nie spróbować? Czy jakie były obawy przed tym zdjęciem? Czy to było cięższe niż ta sesja ze zwierzakami, czyli pająki i wielki strach? O ile on w ogóle funkcjonował? Szczerze mówiąc, to było chyba najbardziej spontaniczne zdjęcie z tego całego Instagrama, bo... Um... Byłam z moją siostrą i z jej koleżanką uh -huh. na takiej sesji spacerze do ukrytego między skałami wodospadu. Uh -huh. Generalnie tam nie ma normalnego dojścia takiego, nie ma tam w ogóle turystów w sezonie. Nie ma żadnej ścieżki. Jest po prostu rzeczka, i trzeba przejść przez rzekę, następnie przez takie spadzisty jakby. Teren, mhm. dotrzeć do tego wodospadu, nie? I jako, że chciałyśmy sobie porobić zdjęcia, pomyślałyśmy, żeby tak, właśnie, żeby dopasować się do scenerii, nie, nie być w jakichś kurtkach, mhm. bo to była akurat taka wczesna zima, chyba. Mhm. Więc było i troszeczkę jeszcze słońca. No to wzięłam i się rozebrałam. No, jak to pięknie zabrzmiało, no to wzięłam i się rozebrałam. No, i pod strumyczkiem sobie brałam prysznic. Ale szczerze mówiąc, te zdjęcia nie urzekły mnie tak jak Naprawdę? właśnie to, o którym ty powiedziałeś. E, czyli to na drabinie, czy to. Y te zdjęcia nie urzekły cię, jak to, to które jak powiedziałem? To jak to przy wodospadzie. A, okej, okay. no bo, bo, bo te że... wstawiłaś. Te tak, wstawiłaś konkretnie, tak. czyli chodzi o to konkretne zdjęcie, okej. Okay. A tak. czemu nie urzekły? jaka różnica między. Jakie ty widzisz? Chodziło o to, że yy, kiedy się rozebrałam, robiłyśmy zdjęcia pod takim małym potoczkiem takim mhm. małym wodospadem, który biegł jakby obok, nie? Mhm. I potem postanowiłam, że, bo miałyśmy zamiar się przenieść w następne miejsce mm -hmm. bliżej tego wodospadu, miałyśmy takie fajne flary, żeby je odpalić. Oh. No i ja się zgłosiłam na ochotnika, żeby się tam przejść po, ty, po tej spadzistej górze, żeby się tam dostać. Mm -hmm. A było naprawdę niebezpiecznie, śliskie kamienie to już była masakra. Ale y, po tym, jak się rozebrałam, postanowiłam, po co mam te ubrania znowu zakładać na siebie przejdę się na kolasa. <noise> super, super. <głosy> Także co, Wdziałam, skarpetki, butki, rękawiczki, tak jak mhm. widziałeś na zdjęciu i plecaczek. Ale to zdjęcie jest takie A koleżanka cyknęła mi po prostu zdjęcie od tyłu, zdążyłam sobie tylko zasłonić pośladki. <noise> <laughs> Ale powiem ci tak, zdjęcie jest bardzo piękne, w ogóle tam, um, um, może tak ro, rozwinę trochę swoją wizję tego, jak ja to zdjęcie widzę. Um, oprócz tego, że są tam przepiękne po prostu e, warunki naturalne, mm -hmm, bo to było coś cudownego. Przepiękne warunki naturalne. E, mówię o przyrodzie, która była wokół ciebie. Ale rzeczywiście. <laughs> mówię o przyrodzie, która była wokół ciebie, o tyle ty, też świetnie, świetnie, odgrywasz tam naprawdę pewną rolę i ja na tę rolę patrzę troszeczkę inaczej niż można było patrzeć, bo to nie wygląda jak zwykły, jak zwykły akt. To jest coś naprawdę bardzo pięknego, ładnego, ale ten kontrast właśnie tych grubych rękawic, bo one są naprawdę grube te rękawice tak. i, i ciebie po prostu, smukłego, pięknego, ludzkiego ciała, to jest taki, bardzo fajny metaforyczny kontekst hmm. można temu nadać, ale, dobra, nie będę, tego, nie będę tego rozwijał, ale zdjęcie jest naprawdę bardzo piękne Dziękuję i bardzo. cieszę się, że ono nie zniknęło z Instagrama, bo ono też no, w pewien sposób pokazuje Ciebie jako, jako człowieka, nie tylko jako gdzieś tam dziewczynę, która stanie sobie przed obiektywem, zwłaszcza gdy nadałaś mu tak. Takiej pięknej historii, czyli siostrzeny po prostu spacer do mm -hmm. tak cudownego miejsca. No to jest coś cudownego i fajnie, że taka fotografia, która na pierwszy rzut oka dla wielu ludzi może być fotografią poniekąd zgarszającą, bo jest w internecie Och, i, tak. i coś tam, coś tam, e, to jednak ma bardzo piękną historię. A nie bałaś się w ogóle tego odzewu, zgorszenia, chociaż na Twoim Instagramie pewnie nie ma takich e, osób. Czystą. Raczej nie. E, odkąd odizolowałam się od tej takiej małej eudzkiej społeczności, e, zdałam sobie sprawę, że e, nie powinnam w ogóle przejmować się opinią innych ludzi. I. E, po prostu, co uważam za słuszne, yy, to mogę postować na Instagramie, tym mogę się chwalić i, i szerzyć wśród ludzi. Kto nie chce tego oglądać, może sobie kliknąć unfollow. No, Bardzo nie dobry nie, nie boli, nie boli. Super, super. <laughs> zwłaszcza, że, że mogą być kilkoro pewnie takich ludzi, którzy coś tam mogli tak myśleć. Okej, okay, czyli. Yy, świetnie się rozwijasz w gruncie rzeczy i powiem ci, że efekty tego są naprawdę bardzo super. E, hmm. No i tak jak mówię, my to, my to podlinkujemy w opisie, to zostanie podlinkowane. Koniecznie. E, koniecznie, wpadnie, <laughs> wpadnie kilka followów, e, followersów. Czego ci, e, jakie, może tak, jaki masz plan na, na przyszłość? Czy masz jakieś plany? Um, plan na ten rok to na pewno nauczyć się obsługi programu muzycznego. Mhm. Czyli bardziej właśnie muzycznie się rozwijać i korzystać z tego wolnego czasu i robić y, właśnie dużo sesji. Mhm. Jest w planach sesja y, podwodna. Y, sesja podwodna? Tak, z wieloma różnymi modelami. Y, będziemy w jakichś takich sukniach, falbaniastych. Mhm. E, jeszcze nie znam tak naprawdę szczegółów, bo sesja została odłożona w czasie, przez to, że baseny zostały zamknięte mhm. przez COVID, ale już są otwarte, więc prawdopodobnie jak wrócę, to, to będzie ten projekt jakby kontynuowany. I w planach jest, są jeszcze dwie sesje zdjęciowe e, ślubne. Tak, będę reklamować suknię. Reklamować, ślubne. czyli to już w będzie sensie, bardziej komercyjne? E, w w zasadzie to tak. Mhm. Nie dostanę za to żadnych tam pieniędzy, bo mhm. to jest jakby takie bardziej for fun, mhm. ale właśnie moja koleżanka fotografka ma, jakby współpracuje już czynnie jakby z salonem ślubnym mhm. i właśnie będziemy cykać jedną sesję w lesie ośniżonym. W tej sukni ślubnej i takiej jakby w czerwonym kapturku, ale białym. Okej. Okay. No, a druga sesja będzie taka bardziej stylizowana na prawdziwe, prawdziwy ślub. Mhm. Czyli bardziej jakiś taki piękny krajobraz islandzki, mhm. obrączki, no i fake mąż. Fake mąż. E, super, że możesz próbować tak wielu różnych rzeczy. Bo to nie Jak są to tylko wyzwania, ciekawe. ale to jest właśnie też taka, e, poniekąd sytuacja, gdy musisz wziąć ślub, gdy go nie bierzesz. No nie. E, fajnie. E, kurczę, to. Tak trochę mnie zbiłaś z tropu, bo jednak tych planów masz dużo. A ja chciałem ci życzyć tego, żeby ta sytuacja się najszybciej, jak tylko jest to możliwe, opanowała i żebyś po prostu miała tych możliwości do sesji jeszcze więcej. Ale ja widzę, że ty masz wszystko w głowie i bardzo dobrze zaplanowałaś. Więc ja życzę ci po prostu tego, by te projekty zawsze były zgodne z tobą. By jednak, by jednak nie było głosu gdzieś w Twojej głowie muszę zapostować coś, czego nie chcę. Mhm. Zwłaszcza, że Twój Instagram może być kiedyś miejscem zarobku. Tak mi się wydaje. Więc super by było, gdybyś zawsze była po prostu zgodna z tym wszystkim, co tam postujesz. No i chciałbym, żeby faktycznie zawsze, zawsze było tam tyle pięknych zdjęć jak do tej pory. A niektóre, no, po prostu tak przecudowne jak to zdjęcie z rudowłosą kobietą o, obok ciebie. To jest moja ulubiona sesja, zdecydowanie. Moja też. Pozdrawiam Izę, która zrobiła to zdjęcie. No, ja byłam zafascynowana. Byłam, byłam w szoku, jak zobaczyłam te zdjęcia, bo wyglądały dosłownie jak z reklamy HM. Albo coś. Tak. Ja widziałem, że tam podpisałaś, że HM sponsoruje, czy coś takiego. Tak, takie tak, one, tak, tak. A <laughs> potem ktoś się na to nabrał i mnie wziął do sesji, tylko ze względu na to, że myślał, że jestem modelką hm Także. Serio? Możesz sobie wyobrazić. <laughs> to w takim razie tutaj powiemy, że jesteś gwiazdą z Islandii i może ktoś jeszcze w Polsce o, cię tak, zaprosił. Tak, tak. W sensie nie powiemy tak, bo powiemy tak, to jest prawdą, tak? <laughs> Gosia ma... Chody i, i tyle jest gwiazdą, e, fotomodelką, e, więc zapraszajcie na sesję. No trzeba u... terminy na przyszły rok. <gry> Dobrze, to co, ja ci po prostu życzę tego, bo jednak się ten rozwój szedł tylko do przodu i, i tak intensywnie, jak idzie do tej pory. E, życzę ci tego, by ten klip wyszedł jak najlepiej i żebyś <gry> poczuła jednak ten agresywny rap. No i cóż, wszystkiego dobrego na nowy rok, bo w takim jesteśmy okresie dużo zdrówka. Dziękuję bardzo, Sebastian, i życzę wszystkiego dobrego Tobie też na Dziękuję. nowy rok. Moim gościem była Gosia Gołaszewska. Was zapraszamy do odsłuchania tego odcinka. Miłego Cześć. dnia. Polskie Radio Orzysz